Nareszcie oficjalnie dostaliśmy to, na co wiele osób w polskim e-sporcie czekało. Organizacja, która ma aspiracje na zostanie najlepszym koncernem w Polsce, w końcu odkryła swoje karty. Wiemy zatem, że nazwa Black Devils była najprawdopodobniej tylko podpuchą, aby wywołać kontrowersje. Natomiast oficjalnie organizacja prowadzona przez Savika Taza oraz Wiktora Vanli nosi nazwę Devils One, która ma o wiele więcej sensu niż poprzednia. Zresztą sposób, w jaki przedstawiony ten projekt, również wygląda po prostu o niebo lepiej niż wcześniej. Nie wiem, czy była to celowa zagrywka, ale w każdym razie ludzie odpowiedzialni za tą markę wywołali niemały szum, który oczywiście przyczynił się teraz do sporego zainteresowania. Z pewnością widać, że sporo pracy włożono w to, aby w jak najlepszy i najgłośniejszy sposób wbić się na scenę e-sportową. Mimo to, czy za tym wielkim projektem będą wyniki? Drużyna złożona z Ralena, Taza, Dychy, Mauza oraz Minisa wygląda silnie na papierze. Jednak niestety ich dwa pierwsze oficjalne mecze pod nową baderą nie poszły po myśli naszych rodaków. Najpierw formacja Devils One przegrała na prosto, aby dzień później ponownie ponieść klęskę, tylko tym razem na rosyjski zespół Force. Mam nadzieję, że są to jednak jedynie wpadki, a błędy zostaną szybko wyeliminowane z ich gry. Mimo wszystko jak na razie nie wyglądają oni jak drużyna, która we wrześniu triumfowała na DreamHack Open Montreal 2018. Oby jak najszybciej uległo to zmianie. A wy co sądzicie o tej nowej marce? Piszcie w komentarzach. W trakcie tworzenia tego materiału właśnie przed chwilą zakończył się pierwszy dzień Intel Extreme Masters Katowice 2019 New Legends Stage. Oczywiście emocji dostarczono nam z pewnością pod dostatkiem, jednak z tego całego dnia i tak najbardziej w pamięci utkwił mi mecz Astralis vs Cloud9, który został wygrany 16-0 przez Duńczyków. Na ten moment wyglądają oni tak dobrze, że aż ciężko wskazać innego faworyta do tytułu. Z pewnością w tej chwili są oni dominatorami sceny i kto wie, być może zapiszą się na kartach historii jako jedna z najlepszych drużyn wszechczasów. Wszystko przychodzi z czasem, także na taki tytuł muszą jeszcze zaczekać, ale mimo to szykuje się naprawdę świetne widowisko. Na samym końcu należy oczywiście wspomnieć o tym, że bardzo utalentowany fiński zawodnik Zen, który wcześniej reprezentował takie marki jak Penta Sports czy też Sprout, szuka nowej organizacji, w której mógłby stale się rozwijać. Jak myślicie, w jakim zespole mógłby się znaleźć? Piszcie w komentarzach. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. Czytali dla Was Melodic, czyli montażysta, oraz Slin, czyli pisarz.